Za nami już czwarta kolejka Futsal Ekstraklasy. Czas na kolejne podsumowanie w Futsal Raporcie. A więc w 6 kolejnych meczach doszło do 3 zwycięstw gospodarzy, 2 były remisy i 1 zwycięstwo gości. 32 gole strzelono na parkietach w polskiej najwyższej lidze rozgrywkowej, 20 razy strzelali gospodarze, 12 goście. Najwięcej bramek padło w Toruniu, aż 10, i po 2 gole padło najmniej w Gliwicach oraz w Pniewach. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Tomasz Dura z AZS-u Uś Katowice. Pokonał 3-krotnie Łukasza Groszaka. W hali jasnej w Gliwicach doszło do derbów Śląska pomiędzy Gafem Omega a Clireksem Chorzów. Spotkanie miało być bardzo pasjonujące, jednak dopiero w drugiej połowie otworzył się wynik spotkania. Pierwszą bramkę strzelił dla gości Mariusz Seget, ale 4 minuty później doszło do wyrównania, bramkę dla Gafu strzelił Ficek. Tym samym spotkanie zakończyło się podziałem punktów między oba zespoły, no i nie można zaliczyć tej kolejki jako udanej dla tych drużyn. Tym samym Gaf dalej bez zwycięstwa w tym sezonie, a na własnym parkiecie co najwyżej 2-krotnie remisował, a Clireks niestety nie goni za czołówką tabeli, tracąc kolejne cenne punkty. Red Dragons Pniewy w swoim bastionie podejmował zespół Rekord Bielsko-Biała. Podopieczni Andrzeja Szłapy to na pewno zespół, który stać na wywiezienie punktów z Pniew. Tym samym znakomicie zawodnicy w zielonych koszulkach rozpoczęli spotkanie, strzelając bramkę na 1-0. I prowadząc do końca pierwszej połowy. Jednak znakomitą odpowiedź z całego fragmentu gry wykonali Pniewianie, a dokładniej Oskar Stankowiak pokonał Bartłomieja Nawrata. Tym samym podział punktów w Pniewach i oba zespoły dopisują po 1 punkcie do swojego dorobku. FC Toruń na własnym parkiecie podejmował KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Mecz ułożył się od samego początku pod dyktando gospodarzy. Najpierw do siatki trafiali Elsner oraz Świtoń. Następnie odpowiedział Niedźwiedź na 2-1. Jednak jeszcze w końcówce pierwszej połowy 3. bramkę dla Torunian zdobył Suchocki. W drugiej połowie ponownie wynik podwyższyli Torunianie. Do siatki piłkę wpakował Mikołajewicz. Jednak szybko odpowiedział Łukasz Pieczyński. A jeszcze po 10 sekundach kolejną ripostę dali Torunianie, bramkę zdobył Sylwester Kiper. Nie trzeba było długo czekać, aż trener Trznadel wycofa bramkarza. Tym samym goście zdobyli kolejnego gola, strzelił Piotr Pietruszko. Jednak Torunianie nie byli tutaj krewni, zdobyli 6. bramkę. Ponownie do pustej bramki trafił Marcin Mikołajewicz. Jednak kropkę nad i postawił Piotr Pietruszko, zdobywając 4. gola dla KGHM-u Euromaster Chrobry Głogów w momencie, kiedy wcześniej boisko opuścił Nicolas Nagu z kontuzją biodra po faulu Mateusza Niedźwiedzia. Tym samym Torunianie zdobywają cenne 3 punkty na własnym parkiecie i dalej są niepokonani u siebie, a Głogowianie z dorobkiem 4 punktów cały czas w sezonie zajmują miejsce w dolnych rejonach tabeli. Gwiazda Ruda Śląska na hali w Halembie podejmowała Pogoń 04 Szczecin. Niełatwe zdanie mieli outsiderzy ligi grać przeciwko Portowcom. Jednak przez pierwszą część połowy wynik był bezbramkowy i to Rudzianie stwarzali więcej groźnych sytuacji pod bramką rywala. Jednak od drugiej części meczu to już Portowcy punktowali przeciwnika. Najpierw trafił Jurczak, później Tubacki, dalej 3. gola zdobył ponownie Jurczak i 4. bramkę dla Pogoń 04 Szczecin zdobył Kubik. Gola honorowego dla zawodników Gwiazdy zdobył Ariel Piasecki w końcówce spotkania i tym samym u siebie na parkiecie ponownie Rudzianie tracą punkty, a Portowcy drugi raz z rzędu wywożą 3 oczka ze Śląska, tym samym znacząco zwyżkując w tabeli rozgrywek. Hitem kolejki czwartej był na pewno mecz Red Devils Chojnice Gatta Active Duńska Wola. Gospodarze od samego początku narzucili bardzo wysoki rytm gry. Chociaż to goście najpierw stwarzali dobre sytuacje zdobycia bramki, to jednak w 11 minucie Aleksander Bondar otworzył wynik spotkania. W drugiej połowie w bramce Gatty Active nastąpiła zmiana. Dariusz Słowiński nie dokończył spotkania, zastąpił go Adam Miłosiński. I też słabszą dyspozycję rezerwowego bramkarza z Duńsko-Wolan wykorzystali zawodnicy Czerwonych Diabłów. Najpierw do siatki trafiał Krezel, następnie Sobański, dopiero po tym golu odpowiedział Szymczak, doprowadzając do wyniku 3-1. Jednak od tamtego momentu już Duńsko-Wolanie grali bez bramkarza i do pustej bramki trafiali najpierw bramkarz Mario Modrusan, a następnie ponownie Sobański. Tym samym to Red Devils pokonują Gattę Active Duńska Wola 5-1.
i zapewniają sobie pierwsze miejsce w tabeli futsal ekstraklasy. Poniedziałkowy telewizyjny mecz pomiędzy AZS-em UŚ Katowice a NBIT-em Gliwice zapowiadał się niezwykle ciekawie, tym bardziej, że w hali w Szopienicach pojawiła się specjalnie mata do gry w futsal. Od początku meczu podopieczni Błażeja Korczyńskiego nacierali na rywala, dzięki czemu zdobyli szybko dwa trafienia Tomasza Dury. Kolejną bramkę w ostatnich sekundach pierwszej połowy zdobył Piskosz i tym samym do przerwy gospodarze prowadzili 3-0. Niestety Gliwiczanie nie znaleźli rozwiązania, aby doprowadzić do zmiany sytuacji na boisku. Szybko tracili kolejne dwie bramki, trafił najpierw Gładczak, później ponownie Dura. Dopiero po 30 minucie bramkę honorową dla NBIT-u zdobył Włodarek, ale kropkę nad i postawił Piskosz, zdobywając bramkę na 6-1 i tym samym Katowiczanie po raz drugi w swojej hali wygrywają w tym sezonie i odnotowują 6 punkt, a NBIT Gliwice nie wykorzystał możliwości wejścia na pierwsze miejsce w tabeli, przegrywając to spotkanie. Zatem po czwartej kolejce futsal ekstraklasy na czele mamy Red Devils Chojnice z 9 punktami, a jak na razie na miejscach spadkowych są GAF Omega Gliwice z 2 punktami oraz Gwiazda Ruda Śląska bez punktów. Spójrzmy jeszcze na ciekawą tabelę przygotowaną przez KP Sport. Gdybyśmy liczyli troszkę inaczej punkty z meczów wyjazdowych, tutaj na czele aktualnie byłby rekord Bielsko-Biała, drugie miejsce Pogoń 04 Szczecin, a dopiero trzecie miejsce zajęliby Chojniczanie. Czemu taką tabelę stworzyliśmy? Sprawa jest oczywista. W każdym meczu to gospodarze mają większą szansę na zwycięstwo, co pokazują statystyki, że gospodarze głównie zwyciężają. Tym samym taki zapis punktowy troszkę urealnia nam aktualną sytuację w tabeli. Po czwartej kolejce dwóch strzelców ma już 5 bramek w klasyfikacji króla snajperów. Są to Marcin Mikojewicz z FC Toruń oraz Tomasz Dura z AZS-u UŚ Katowice. Najładniejszą bramką czwartej kolejki chciałbym okrzyknąć gol Oskara Stankowiaka, który niesamowicie precyzyjnie pokonał Bartłomieja Nawrata w spotkaniu Red Dragons Pniewy rekord Bielsko-Biała. Czas na najlepszą piątkę czwartej kolejki futsal ekstraklasy. W bramce widziałbym Mario Modrusana, który nie dość, że dobrze bronił, to jeszcze zdobył bramkę w swoim meczu. Jest to pierwszy gol bramkarza w tegorocznym sezonie futsal ekstraklasy. A w polu na pewno musi być Tomasz Dura ze znakomitą skutecznością strzelecką, 3 bramki w tej kolejce. Do tego Łukasz Sobański, który zdobył 2 gole i asystował przy bramce. Michał Suchocki, który też zainkasował 1 bramkę w tej kolejce. A także Artur Jurczak, również znakomity występ przeciwko Gwieździe Ruda Śląska, 2 gole i asysta. Więc tak by prezentowała się najlepsza piątka tej kolejki. To by było tyle, jeśli chodzi o czwartą serię spotkań Futsal Ekstraklasy. Ja zapraszam Państwa na kolejne relacje w KP Sport i Orange Sport, a także na antenie Futsal TV. Mam nadzieję, że podoba się Państwu Futsal Raport. Czekam na Państwa komentarze na Twitterze KP Sportu. Do zobaczenia, do usłyszenia.